Program Moja Mama i Twój Tata to jest niezwykły program randkowy, którego jeszcze w Polsce nie było. Dlatego, że przede wszystkim bohaterowie, którzy biorą udział w tym programie, to są ludzie dojrzali. Nie są młodymi ludźmi, nie są starymi ludźmi, są ludźmi dojrzałymi w wieku średnim, którzy już mają swoje doświadczenia, bardzo trudne bagaże swoich doświadczeń, ale są ciągle chętni i otwarci na to, żeby jednak uwierzyć w miłość i żeby kogoś poznać. Emocje w tym programie sięgają zenitu, naprawdę. To są bardzo trudne czasami emocje, ponieważ tak jak wspomniałam, te osoby mają bardzo trudne doświadczenia z przeszłości. Żeby wejść w coś nowego, to trzeba zamknąć poprzedni rozdział. A tamte rozdziały nie były pozamykane, tam cały czas sączyła się krew z tych ran. Czasem trzeba było o tych ranach porozmawiać, żeby je po prostu chirurgicznie zaszyć. I dopiero wtedy to był taki fresh start, moment, w którym można otworzyć się na jakąś nową relację, nie ciągnąć za sobą duchów przeszłości. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo każdy z nas może się przejrzeć w tym programie jak w zwierciadle, może zobaczyć, jak się zachowujemy. My dorośli, czego się boimy, co nas ogranicza, a z drugiej strony to też jest urocze widzieć ludzi w wieku średnim, którzy znowu zachowują się, jakby mieli lat 17, zaczynają flirtować w nieudolny sposób i na siebie patrzeć i zerkać. No to jest po prostu emocjonalny, fajny program, bo się i pośmiejemy, i wzruszymy, i będziemy się też złościć. Ale Ty w tym programie jesteś nie tylko w roli takiej prowadzącej, takiego gospodarza tych dwóch domów, bo Ty też jesteś psychologiem, bo tam były takie rozmowy. To opowiedz o tym. Rzeczywiście to nie jest program, który tylko prowadzę. To jest program, w którym się zaangażowałam w 100% i też wykorzystałam swoją wiedzę psychologiczną i swoje życiowe doświadczenie również. Natomiast to dopiero będę mogła powiedzieć więcej i pokazać więcej w kolejnych odcinkach. Pierwsze odcinki są zapoznawcze. Chcemy przedstawić bohaterów naszym widzom, żeby dokładnie poznali, kto jest kim i żeby, tak można powiedzieć, wprowadzić ten klimat i dopiero później zacznie się moja obecność w trochę większym wymiarze. Dla mnie to był niesamowicie ciekawy projekt, bo miałam szansę porozmawiać z ludźmi o naprawdę trudnych relacjach, właśnie tych duchach przeszłości. Chciałam ich wesprzeć i pomóc i chciałam też zwrócić uwagę na to, żeby wychodzili z tych swoich starych schematów, żeby zobaczyli, że kroczenie dalej tą ścieżką nigdzie w dobre miejsce ich nie zaprowadzi, że nie popełniajmy tych samych błędów w kółko i w kółko. Przeanalizujmy to, co się wydarzyło w przeszłości, zamknijmy tę przeszłość, spróbujmy nie popełniać tych błędów, otworzyć się na coś zupełnie innego. Ale prowadząc takie rozmowy, Ty też bierzesz troszeczkę tego ciężaru od nich, czy Tobie też udzielały się emocje? Tak, rzeczywiście, ja jestem bardzo empatyczną osobą i chłonę emocje innych jak gąbka. Bardzo też je przeżywam i mam wrażenie, że współodczuwam. I jak wychodziłam po tych rozmowach i po skończonym planie zdjęciowym z planu, to czułam się naprawdę taka i zmęczona, ale i przygnębiona i czasami musiałam posiedzieć w ciszy i sobie o tym wszystkim pomyśleć, przeanalizować, ale też jestem nauczona tego, żeby odcinać te emocje, nie mogę ich nosić na swoich barkach. Co mogłam, to zrobiłam, jak umiałam pomóc, tak pomogłam, ale muszę się skupić też na swoim życiu, na sobie i po prostu odciąć się od tego na tyle, na ile mogę.